Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających w dzisiejszym odcinku Zbyszko. Tym razem nie trzy cytryny, tylko edycja limitowana o smaku truskawkowym. Czy warto kupić, rozważyć, czy omijać? Przede wszystkim Zbyszko, dzięki dobrej jakości napojów gazowanych polska firma utrzymała się na rynku już od lat jest i za to należy się pochwała. Ja osobiście uwielbiam Zbyszko. Nie w każdym sklepie jest dostępny ten napój, ale jeżeli jest na półce, to zawsze po Zbyszko sięgam. Mój ulubiony napój to czerwone pomarańcze, ale dzisiaj testujemy właśnie o smaku truskawkowym. Nie wiem, czy to jest nowość. Dla mnie jest, bo do tej pory nie widziałem i piję po raz pierwszy. Także dla mnie jest to nowość. Smaku bardzo dobrze. Wyczuwalna truskaweczka. W zapachu też poczuć można truskawki. Także pod tym względem bardzo dobrze. Jedynie co to napój jest lekko kwaskowaty. Ja bym wolał, żeby był bardziej słodki, jak w przypadku coli. Więc dla mnie troszkę za mało jest tutaj cukru. No i najlepiej jakbym sobie dosłodził łyżeczką cukru albo dwoma, bo dla mnie jest ciutkę za mało słodki ten smak. Ja nie lubię kwaskowatych. Aczkolwiek innym będzie to znowu pasować, że nie jest taki słodki ten napój jak Coca-Cola. Więc jaka cena? Muszę wziąć pod uwagę cena, około 4,99, pojemność 1,75, więc smak i wygląd to wszystko daje ocenę 4,5. Czyli prawie maksymalnej, do maksymalnej zabrakło właśnie tych łyżeczek cukru, bo napój jest właśnie lekko kwaskowaty, a ja takich napojów nie lubię. Lubię słodkie truskawki, więc spodziewałem się słodkiego napoju, nie kwaskowatego, ale mimo wszystko jest to bardzo dobry wynik. Do usłyszenia, hej, w następnym odcinku. Cześć!